Zobaczymy, co to jest.
Rodzina Radia Maryja. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej. Poseł Henryk Kowalczyk. Burmistrz miasta Pułtusk. Dom Polonii w Pułtusku. Stowarzyszenie Nasza Winnica. Stowarzyszenie Pultowia. 13. Winnicka Drużyna ZHR. Stowarzyszenie Trzeźwości Świt. Uczniowskie Kluby Sportowe. Czcigodni księża, wszyscy zebrani mieszkańcy i goście, witam was bardzo serdecznie. Dziękuję, że przybyliście, aby świętować święto właśnie rodziny i życia. Życie jest największą wartością ofiarowaną nam przez Pana Boga. Niestety, nie wszyscy tak myślą. Przez Polskę przetaczają się czarne marsze, o których państwo słyszeliście. Niektórym wydaje się, że życie nie jest świętością, że zarodek nie jest człowiekiem. My tak nie uważamy. Uważamy, że Stwórca wymyślił każdego z nas, aby znalazł miejsce na tym świecie. Bardzo się cieszę, że państwo tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, a na dzisiejsze popołudnie życzę dużo dobrej zabawy. Dziękujemy pani burmistrz, prosimy o pozostanie na scenie. Słyszeliśmy to wezwanie, które jest hasłem roku. Polska rodziną silna. Dzisiaj na ulicach naszego miasta, ale i innych miast z pewnością i większych miast jeszcze liczniej, aczkolwiek usłyszeliśmy taką informację, że w naszym marszu ulicami przeszło dzisiaj około 3000 ludzi. Aż sami nie możemy w to uwierzyć, ale przed tą bramką stali ludzie, którzy potrafią liczyć i oni właśnie nas policzyli. Dzisiaj na tych ulicach naszego pięknego miasta też pokazywaliśmy, dawaliśmy świadectwo, że nasz Pułtusk jest rodzinami silny. I wasz marsz, wasze przejście ulicami to przecież piękne świadectwo, że dla nas ważne jest życie od samego początku, że ważne jest, żeby to życie od samego początku rozwijało się, daj Boże, w pełnych rodzinach. I to dla nas jest największą świętością. Chodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się prawdziwym sanktuarium życia i miłości dla pokoleń, które się wciąż odnawiają. Spraw, aby Twoja łaska... W Polonii w Pułtusku wielką radością jest widzieć Państwa tutaj w naszym amfiteatrze, w zamku, widzieć te tłumy na wszystkich spotkaniach, imprezach, które współorganizujemy. Bardzo się cieszymy z Państwa obecności. Cieszymy się tym bardziej, że przed nami jeszcze w tym roku mnóstwo spotkań w duchu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale za chwilę 17 czerwca śpiewamy wspólnie dla niepodległej właśnie w tym amfiteatrze w niedzielę o 18:00. A potem festiwal Klęczona i tak przez cały rok, myślę, do obchodów 11 listopada. Ale tymczasem dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa nie tylko strawę duchową, która z tej sceny popłynie do Państwa, ale również są gotowe punkty gastronomiczne, które uruchomimy za chwilę. Są atrakcje dla dzieci, zjeżdżalnie, jest dla dzieci komunijnych słodki poczęstunek, są rejsy gondolami, gondolierzy czekają w porcie, na rzece i mnóstwo innych atrakcji, które za chwilę. Oczywiście będzie też loteria, nagroda główna, rower. Będziemy losowali wśród tych kuponów, które były rozdane dzieciom komunijnym i tym z pierwszej komunii, komunii generalnej. I za jakiś czas, pod koniec tego spotkania już nieoficjalnego, nastąpi losowanie tych numerków, które mają dzieci na zaproszeniach, na tych kuponach. Drodzy Państwo, życzę dobrej, słonecznej, wspaniałej, rodzinnej zabawy. Bawmy się, weselmy się, radujmy się. Bądźmy silni rodziną. Dziękuję bardzo. Drży w ramionach Twych wytchnie.
bardzo dobrze, że jesteście z nami. Fajnie, że wytrzymujecie ten upał, bo mi nie bardzo, ale postaramy się z wami tutaj pouwielbiać Boga.